A wy co dziś zabraliście do internetu? Widły i pochodnie, czy siłę miłości i obezwładniającą moc argumentów? Sprawdźmy. Recenzujemy trzeci odcinek The Last of Us. Dobrze, to może prosto do, do sedna. Mamy, e, mamy na talerzu najbardziej polaryzujący jak dotąd chyba odcinek, e, czego mogliśmy się spodziewać. E, no i moje pytanie jest takie. Jako że widziałem go już dwa razy, A -a. jakiś czas temu, e, <laughs> e, jak, cały, jak cały serial, ale chciałem się spytać generalnie, jak, jak, jak wrażenia. przede wszystkim czy spodziewałeś się tego rodzaju kontrapunktów tej opowieści? Yy, no nie, ja się w ogóle, yy, szczerze mówiąc, ja się niczego nie spodziewałam, ponieważ ja nie grałam w grę, więc. Yy, nic nie wiedziałam o tej historii, oprócz tam paru jakichś tam obrazków, zarysu, prawda, zarysu i, i tak dalej. E, nie, nie, nie miałam pojęcia, czego się w ogóle mam spodziewać. E, I muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona i tą serią, i tym odcinkiem. E, I no, ten odcinek jest mocny. Płakałem. Płaka <laughs> Może nie tyle płakałam, oglądałam w redakcji, więc trzymałam gardę, ale byłam dosyć wzruszona, nie powiem. Ja e, w domu, więc płakałam. O, no... <laughs> To co mnie uderzyło mocno, to to, że to jest historia opierająca się na jakby interakcjach między ludźmi, w tym sensie, że to jest historia o ludziach, którzy przeżywają różne rzeczy, że to nie, nie, nie ma nacisku twórców na to, że mamy teraz uciekamy Atzianie przez się. tak atrakcje, że dzianie się, uciekamy przed zombie, strzelamy i tak tak dalej, tylko po prostu mamy ludzkie historie. Mm. I ten odcinek jest po prostu ludzką historią w pigułce, aż ma się ochotę obejrzeć inne od Więcej ludzi chciałam. <laughs> Będzie więcej ludzi. E, zaraz przejdziemy do mięcha, czyli do Franka mm. i, i Bila, no bo to jest ten, tak. to miecha w tym odcinku. E, natomiast ja bym zaczął od takiej bardzo krótkiej sceny otwierającej, mm -hmm. w której, w której mamy jeszcze, jest jeszcze trochę mowa o test. Czyli mm -hmm. o, widzimy tak to jakby pokłosie poprzedniego odcinka. I to jest ciekawe, bo tego fragmentu nie ma w grze. Mm -hmm. Natomiast tutaj. To jest taka rzecz, chyba mówi coś bardzo ciekawego o charakterze Eli, która mm -hmm. tak jakby od razu zrzuca z siebie jakąkolwiek, jakąkolwiek tak. winę i od razu, od razu stawia jakąś barierę tak. Joelowi. Mm -hmm. No to jest, to jest ciekawe, bo to jest w ogóle ciekawa postać Eli, któ którą jeszcze raz powtarzam, nie miałam przyjemności wcześniej się z nią zapoznać. Bardzo mi się podoba ta postać. Wydaje mi się, że Bella Ramsey bardzo fajnie wyłapuje taką dziecięcą naiwność, takie przestraszenie dziecka z bardzo dojrzałą osobą z różnymi przemyśleniami hmm. i konkretnie przygotowaną do życia w tym świecie, a z drugiej ale strony... Ale nie, nie ta... nad świadomą też, nie? Tak. Nie jest małą mędrczynią, co tak. jest chyba jakimś takim, taką zakałą generalnie postaci dziecięcych no, w filmach i serialach. Tak, jest taka, jest po prostu, ale jest... Widać ten strach i widać to przerażenie i brak jakiejś wiedzy czy świadomości i, a z drugiej strony jakąś taką odwagę. czy i Bela Ramsey świetnie to wygrywa. Bardzo mi się to podoba. No dobra, Bill, no dobra. I, Frank. Bill i Frank. Od razu powiem. Jedna z, jeden z najlepszych odcinków, jeden z najlepszych storyline'ów, mhm. który jest w tym serialu. Z drugiej strony jednocześnie, paradoksalnie, jedna z najbardziej niewykorzystanych szans w, moim, w, moim, w mojej opinii. Tak w grze jest. wygląda to z grubsza tak, że bohaterowie docierają do, do Bila w czasie, w czasie rzeczywistym, w teraźniejszości, no i to jest tak jakby pierwszy taki punkt kontrolny duży na ich drodze. Tak? Bile jest jakąś taką postacią bardzo złamaną, z tragiczną przeszłością, coś się wydarzyło, nie wiadomo co, no ale jest takim gritty, gritty zamkniętym w sobie tak. survivalowcem. Tak, tak jest przedstawiony, trochę w zgodzie z konwencją, no bo znamy, znamy dużo takich postaci. Dochodzi do do serii nieprawdopodobnych interakcji między nimi a Eli mhm. e, bardzo komediowych, ale też podszytych jakoś taką goryczą. No i m, ten wątek kończy się w ten sposób, że e, Joel zdobywa samochód e, Franka e, Billa przepraszam e, i o, o samym Franku dowiadujemy się w, w zasadzie tylko zostawionego listu mhm. e, w garażu i całą tą historię, która, która w serialu jest mięchem, wyczytujemy sobie musimy ją sobie dopowiedzieć dopisać zrekonstruować jakąś mhm. e, t, jakoś tę historię i teraz bardzo z, z grubsza ten odcinek jest tą historią z listu i to jest bardzo odważna decyzja w kontekście tego, jak, jak wierny oryginałowi wcześniej był ten, mhm. ten serial. Natomiast mi jest trochę szkoda tego, co się dzieje pomiędzy Bilem a Eli. Jest mi troszkę szkoda tego, tej goryczy, że nie widzimy jednak Billa po stracie Franka, jakim człowiekiem się stał. Mhm. I przez to nie można mieć wszystkiego, i ja rozumiem, że to jest tylko godzina, ale jest tu jakiś taki trade-off. I nie wiem, do końca wiem, co z tym trade-offem zrobić. Czy, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał, bo jest to super odcinek i to jest super, super opowiedziana historia. No więc, ja może powiem dwie rzeczy. Bardzo mi się podobał wybór castingowy, czyli Nick Oferman, <laughs> którego znamy jako Rona Swansona i tak z komediowej wersji i tutaj mamy wersję, tak. Możesz zostać survivalowcem rednekiem, <laughs> jeśli chcesz. Tak, no i tutaj mamy troszeczkę taką wersję jakby na poważnie e, takiej osoby, ale e, jest to świetny casting, e, jest to bardzo wzruszająca e, e, postać i, i mam wrażenie, że to, co ty powiedziałeś jest, widzimy w e, serialu, nie... Nie w tych miejscach, o których. Zaczyna się mówisz. od tego. Zaczyna się Została od się tego. Tak. Dokładnie. Zaczyna się od tego, mamy jakąś historię, nie wiemy nic o nim, on jest zgorzkniały. Potem mamy piękną historię miłosną, która jest bardzo wzruszająca. Potem ja nie z... wiem, czy mi jest to potrzebne, Jasne. żeby mieć jakby to, co mi się podoba w tym serialu, to to, że to jest takie czyste, mhm. że tam nie ma jakby zbędnego jakiegoś balastu i pokazywania nam różnych rzeczy, które niekoniecznie muszą po, posuwać historię do przodu. Bo na czym my się teraz koncentrujemy? Na relacji Joel'a z Ellie, mhm. prawda? To jest nasza główna no para, za którą podążamy. Czy nam jest potrzebna jeszcze interakcja z Bilem? Hmm. A to z można spytać, czy nam jest potrzebny w ogóle co, co wątek Bila i, no, i Franka. Mi się wydaje, że tak. No jest jako kontekst, się, tak, tak. Jako, jako kontekst, tak? Jako poszerzenie świata. I jako pokazanie, że w tym okropnym świecie, w którym teraz się wszyscy znajdują, można znaleźć miłość i jakąś ludzką interakcję. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. A z drugiej strony mam takie poczucie, że to jest adaptacja, prawda? Gry. Ale każda adaptacja jest w pewnym sensie reinterpretacją. Nie można jakby pewne rzeczy pasują, pewne rzeczy nie pasują. Twórcy, że to jest opowiedzenie w nowym medium nie, no nowej historii. Bardziej mi chodzi, że tu masz dwie bardzo równoważne narracyjnie i fabularnie rzeczy na szalce. Mhm. Nie wiadomo, że trzeba było się zdecydować, więc ja tak jakby nie płaczę z pozycji. Boże, nie, tak jakby zniszczyli materiał źródłowy, tylko że mieli dwie, dwie bardzo ciekawe historie, zdecydowali się na jedną, ok, kumam, szkoda trochę tej drugiej, raczej raczej z tej, to tak jakby trudno jest nazwać ten rodzaj uczucia, bo nie, nie powiem, że to jest zły odcinek, to jest bardzo dobry odcinek. E, dwie super rzeczy, mhm. e, fakt, że jesteśmy, w, że widzimy Joela Stes. E, młodszych, a, tak. przyjeżdżają do nich, to z siłą rzeczy, to jest młody. też nowy wątek, tak. świetna scena, trochę tak. zaczyna się komediowo, no bo Nico Ferman tak. z tym swoim klasycznym, <laughs> tak jakby też wnosi trochę komediowego emploat do tego momentu, mm. kiedy trzyma ten pistolet na stole i, tak. i to, co się dzieje pomiędzy, później pomiędzy, pomiędzy nim a Joelem, no i od razu mamy to za zawiązanie też to jest scena, która uzasadnia po tym, jak, jak kapitalnie napisany jest ten list, który on zostawia Joel'owi tak. jest to super zabawny list swoją drogą. No. no i druga rzecz to jest ten bardzo ciekawy wątek tego, że, że Frank i Bill próbują sobie odbudować raj na tym, tak. na tym przedmieściu dziwnym, to tak. jest to bardzo fajnie rozegrane. No, to jest, to jest bardzo wzruszające. E, w ogóle ta historia, w ogóle ten początek tej, tej relacji, jak się zaczyna to i jakby tak do, koń, do końca nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, prawda? Mm -hmm. No, Mary Bartlett też, absolutnie mm. fenomenalna rola. Ja Mi się ta cała sekwencja z Frankiem i z, z Billem Skierzetem, z trochę z odlotem. Szczerze Aha. mówiąc, nie. kiedy masz ten taki no tak. 15-minutowy przelot przez całe życie. Tak. Tutaj to jest oczywiście rozciągnięte, ale ma jakąś taką samą energię nie jakieś takie tak. miniatury wrzuconej w większą strukturę, która szarpie to emocjonalnie na wszystkie strony. E, super scena ślubu, super scena też odchodzenia, umierania, no tak. nie jest to, ani nie jest to vortex, <laughs> ani, ani, ani nie jest to, e, nie jest to miłość Hanekiego, natomiast widać, że tak jakby w obrębie tej, e, tej konwencji jest to zrobione z wyczuciem, świetnie zagrane, świetnie wyreżyserowane, super. No i jednak uspokajając, uspokajające te historie w jakimś takim najbardziej bardzo newralgicznym e, momencie. Tak, mi się wydaje, że to jest też ciekawe w tym kontekście, że my ciągle mamy te 20 lat tego postapokaliptycznego świata, prawda? I to jest ciągle coś co ja, co ja gdzieś tam zapominam, no bo e, Pedro Pascal wygląda bardzo podobnie jak na początku i nie mam takiego poczucia, że okej, okay, minęło tyle lat, a tutaj przez e, przez jakby starzenie się tej pary, jakby jest to takie nam jakby dosadnie pokazane, że okej, okay, dobra, Tyle czasu minęło, i można żyć normalnie, powiedzmy w cudzysłowie, normalnie w tym świecie. Można sobie wyciąć kawałek jakiegoś swojego raju, czy jakiegoś swojego pięknego miejsca, gdzie, gdzie może być miłość, i przyjaźń, mhm. i bliskość i marchewki truskawki. Dużo tam czasu jest poświęcone na, na gotowanie. obcałowująca truskwy w ogrodzie i na gotowanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze gotują. No chyba w ramach podsumowania powiem, że w moim wymarzonym świecie byłby dodatkowy odcinek po tym odcinku, w którym dostalibyśmy po prostu te wszystkie sceny z Bilem i mm -hmm. Bill mógłby to przeżyć, umówmy się. Tak jakby pewnie nie, nie, nie osłabiałoby to w dźwięku tej historii, no, ale z kolei na to, by w tym serialu chyba nie było czasu i by się mm -hmm. jakoś tak położyło na całej strukturze dramaturgicznej bardzo bardzo długim cieniem, więc tak. Jest dobrze jak jest, a jest bardzo dobrze. No, na pewno to jest jeden z najlepszych odcinków w tym serialu. No, a jak się, jeszcze się spytam na końcu, jak się sytuuje względem tego, co widziałaś? Yy, Czy to w ogóle nie jest ta sama jakby kategoria? Yy, nie no, ja ogólnie jestem dosyć zachwycona tym serialem. Znaczy, tak jak już powiedziałam na początku, nie spodziewałam się y, właściwie niczego. Y, oprócz tego, że Pedro Pascali będzie świetny, to się spodziewałam. Jakby ten pierwszy odcinek bardzo był poruszający. Właśnie ta historia y, Joela i jego córki. Jakby super, jakby mnie poruszyła. No i teraz czekam, czekam po prostu, co będzie dalej. Wiem, że Ty widziałeś, więc, więc trochę ci zazdroszczę, ale trochę nie, bo też się cieszę, że mogę raz w tygodniu się zanurzyć w tej historii. Placuję, no ja ja, że nie, nie będzie mnie tu co tydzień, żebym co tydzień musiał o tym przypominać, że widziałem całeś dwa razy. No dobrze, to polecamy Wam trzeci odcinek, czekamy na czwarty i dajcie znać w komentarzach, co, co sądzicie o. Trzecim epizodzie The Last of Us. Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć!